Pierwszy raz w historii nagrywamy odcinek akademickiej Opolszczyzny przy budynku, który lada moment przejdzie solidną metamorfozę. Sprawdźmy zatem, co oprócz planów remontowych Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki oferuje przyszłym studentom. Panie dziekan, już niebawem zarówno studenci, ale również mieszkańcy Opola nie rozpoznają obecnego budynku Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki. Proszę powiedzieć nam nieco więcej odnośnie remontu obecnego budynku Wydziału. Tak, zgadza się. Aktualnie znajdujemy się na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki. Jest to budynek, który przewidziany jest do gruntownego remontu. W najbliższym czasie, już tak naprawdę niebawem, możemy spodziewać się tutaj nowej architektury, jeżeli chodzi o nasze miasto. W budynku nasi studenci będą mieli możliwość korzystania z nowoczesnych laboratoriów, a także nowoczesnych, tak, i bardzo dobrych warunków dydaktycznych. No i czekamy z niecierpliwością, aż ten moment nadejdzie. Mówiąc o możliwościach kształcenia, jaka jest oferta edukacyjna dla studentów? Na naszym wydziale aktualnie posiadamy cztery kierunki kształcenia, w tym dwa kierunki na studiach pierwszego i drugiego stopnia, logistyka oraz zarządzanie inżynieria produkcji, zarówno na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, a także w ofercie mamy studia pierwszego stopnia na technologii żywności i żywieniu człowieka oraz przemysłowe technologie informatyczne. Z perspektywy studenta myślę, że najbardziej istotna jest ta praktyczna wiedza, jaką może wyciągnąć w czasie studiów. Czy studenci mają jakieś zajęcia praktyczne, czy muszą odbyć jakieś praktyki właśnie podczas kierunku? Tak, podczas edukacji na kierunkach, które przedstawiłam Pani wcześniej, nasi studenci odbywają praktyki. Na przemysłowych technologiach informatycznych te praktyki nawet trwają cały semestr, czyli prawie pół roku. Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki to również obszar związany z technologią żywności. Proszę powiedzieć nieco więcej o tym, jak wyglądają zajęcia praktyczne na tym kierunku. Znajdujemy się właśnie teraz w laboratorium, gdzie głównie te praktyczne zajęcia się właśnie odbywają i no, przeprowadzamy tutaj dużo jakichś doświadczeń, na przykład sprawdzamy jakość produktów, jakość jakichś różnych dań, potraw. Sprawdzamy także, czy mamy jakieś szkodliwe substancje, czy znajdują się jakieś szkodliwe substancje w żywności. No i to wszystko odbywa się właśnie tutaj. Wszystkie te przedmioty, o których Pani wspominała, są naprawdę niesamowicie przyszłościowe. Czy ma Pani jakieś plany w związku z zakończeniem kierunku studiów? No na pewno ścieżek jest wiele, ale ja chciałabym pójść w laboratorium, chciałabym zajmować się tą analizą jakości żywności właśnie w tej placówce. Czy oprócz tego laboratorium na kierunku technologii żywności i żywienia człowieka są jeszcze inne laboratoria? Tak, oczywiście. Mamy kilka laboratoriów. Mamy laboratorium mikrobiologiczne, toksykologiczne, gastronomiczne i dietetyczne, na których też mamy oczywiście zajęcia i możemy na przykład gotować czy sprawdzać różne preparaty pod mikroskopami, robić różne posiewy i inne takie ciekawe, myślę, rzeczy. Pandemia udowodniła, jak ważne na rynku pracy są kompetencje logistyków. Znajdujemy się teraz w pracowni komputerowej, w której studenci tego kierunku odbywają zajęcia praktyczne. Tak, tak, zgadza się. Właśnie w przypadku moich zajęć na naszym kierunku skorzystamy z systemu ERP, który właśnie służy do takiego kompleksowego jakby zarządzania przedsiębiorstwem. No i tam można różne na przykład faktury otrzymać, już takie jakby gotowe szablony są przygotowane, z których można później korzystać. Z tego co Pani mówi, już w trakcie kształcenia studenci nabywają umiejętności niezbędne i wymagane na rynku pracy. Mamy właśnie organizowane szkolenia z AutoCAD-a, organizowane szkolenia z negocjacji z dostawcami, które są certyfikowane. W ramach naszych zajęć musimy odbyć też praktyki. Praktyki odbywamy do siódmego semestru. Swoje praktyki będę odbywała w tym roku. W te wakacje zamierzam właśnie pójść do jednej z firm spedycyjnych i tam sprawdzić swoje możliwości, sprawdzić swoją wiedzę. Czy ma Pani jakiś plan, jakąś wizję, w którym kierunku pójdzie Pani po zakończeniu studiów na tym kierunku?
No w zasadzie to tak, właśnie niedawno się nad tym zastanawiałam i chciałabym wyjechać gdzieś za granicę i za granicą już bardziej w krajach niemieckojęzycznych szukać sobie pracy w firmie transportowej, w firmie spedycyjnej. Nie samą nauką student żyje. Proszę powiedzieć z perspektywy studentki już drugiego stopnia, jak wyglądają możliwości na aktywności w życiu studenckim? Tak, znajdujemy się w tej chwili na pierwszym kampusie Politechniki Opolskiej, gdzie są trzy akademiki, w których mieszkają studenci naszej uczelni. Za mną też jest budynek Łącznik, w których jest umieszczony Erasmus, czyli główna siedziba Erasmusa, gdzie mają duży wybór państw Europy do wyboru, aby wyjechać na te 3 miesiące, nawet do roku czasu na staż zagraniczny. W Akademiku Studenckim ze Ścianek znajduje się również główne biuro Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej, w których ja obecnie do tej pory przez 2 kadencje byłam wiceprzewodniczącą do spraw dydaktyki i jakości kształcenia. W Pani ocenie, jakie umiejętności i kompetencje wymagane na rynku pracy zdobywają studenci na tym kierunku? W szczególności obecnie na obecnym rynku pracy najchętniej pracodawcy patrzą na kreatywność i na doświadczenie oraz na to, czy studenci pracowali i angażowali się podczas trwania studiów. Coś, co najbardziej zainteresuje kandydatów, czyli dlaczego warto studiować na Politechnice Opolskiej? Przyjechałam z drugiego końca Polski i myślę, że warto studiować na tej uczelni i nigdy nie będę żałowała, że wstąpiłam w szeregi studentów tej uczelni.